Muzeum Tablic Rejestracyjnych i Pojazdów w Żeliszewie przedstawia. Polscy kierowcy wyścigowi. Pamięci Krzysztofa Woźniaka. Krzysztof Woźniak urodził się w 1956 roku w Wałczu. Przygodę z wyścigami rozpoczął od kartingu jeszcze w USA, a w Polsce w 1991 roku od Estonii 25 w klasie E2. Wygrywa wyścig w Toruniu i zajmuje trzecie miejsce na koniec sezonu, za Andrzejem Godulą i Arturem Skwarzyńskim. Od początku ściga się w barwach Automobil Klubu Wielkopolskiego. Był wizjonerem i przyciągał do siebie pozytywnych ludzi. W sezonie 1993 zajmuje czwarte miejsce w międzynarodowych WSMP oraz trzecie w klasie E2. W roku 1994 zmienił pojazd na Van Diemena RF93. Ścigał się również Reynardem 883. Zdobył wówczas mistrzostwo klasy E1600, wygrane w Kielcach i dwa razy w Poznaniu, oraz tytuł w międzynarodowych WSMP, dwa triumfy w Poznaniu. Ma bardzo profesjonalny zespół na zachodnim poziomie, gdy większość kierowców ściga się Estoniami. On ma formuły z górnej półki. W tym okresie sprowadza do Polski trzy formuły, aby odsprzedać je innym kierowcom. Wśród nich była Eufra 391, którą zakupił Mirosław Krachulec. Jak Krzysztofa wspomina przyjaciel i mechanik Józef Majerowski? Krzysztof był moim przyjacielem. Mimo że naprawiałem jego formułę, większość czasu spędzaliśmy ze sobą. Potrafił zadzwonić do mnie i powiedzieć: pakuj się, w Holandii są wyścigi ciężarówek, pojedziemy obejrzeć. Pewnego razu powiedział, że musi jechać po krosa do Bydgoszczy. Gdy przyjechał do Poznania, na busie były dwa motory. Powiedziałem mu: Krzysiek, po co ci dwa motory? Na co on odparł: no dla ciebie, a kogo? Przecież nie będę jeździł sam. Zawsze myślał o innej osobie, nie był typem samoluba. Gdy kupił Van Diemena czy Dallare, to wysłał mnie na 2 tygodnie do fabryki, gdzie mi pokazywano i uczono, jak robić przy formule poszczególne rzeczy. Wraz z Jarosławem Wierczukiem uczestniczy także w imprezach zagranicznych. Jak wspomina kierowca wyścigowy Piotr Bednarek, Krzyśka poznałem na początku lat 90. po jego powrocie z USA. Był wizjonerem. Zależało mu na wprowadzeniu tego, co doświadczył i zaobserwował na torach amerykańskich i zachodnioeuropejskich. Chciał wprowadzić rozwiązania techniczne, jak i sportowo-organizacyjne, uwzględniając polskie realia na wyższy poziom. Imponował wielu kierowcom sposobem prowadzenia profesjonalnego zespołu wyścigowego, szczególnie najnowszymi rozwiązaniami technicznymi w kategorii F3. Owocowało to pozostawieniem konkurencji daleko w tyle. Mimo osiąganych wyników, chętnie dzielił się ze mną wieloma cennymi uwagami dotyczącymi prowadzenia auta wyścigowego, jak i rozwiązań technicznych. W sezonie 1995 jego sponsorem zostaje firma Esso. Używał wtedy Van Diemena i Dallary. Wygrał jeden wyścig w klasie E2000 oraz trzy w klasie E1600 i zajął odpowiednio trzecie i czwarte miejsce w klasyfikacji. Jak wspomina kierowca wyścigowy Robert Podolski, Krzysztofa pamiętam z toru, miał świeże formuły i profesjonalny team. Do formuły Rafała kupiliśmy od niego silnik do Estonii, pamiętam, jak mieszkał wtedy przy torze w Poznaniu. W 1996 roku rywalizował Dallarą F393 w barwach zespołu GPF Motorsport. Wygrał pierwszą rundę sezonu. 14 czerwca 1996 roku podczas treningów rozgrywanych na torze Kielce uderzył w bandę przy prędkości 200 km na godzinę, na skutek czego zmarł w szpitalu po 5 dniach walki. Jak wspomina Józef Majerowski, dzień wypadku pamiętam bardzo dobrze. Mówiłem do Krzysztofa, żeby odpuścił, bo i tak ma dobry czas, ale mówił, że może to przejechać szybciej. Niestety nie udało się. Straciłem przyjaciela, a środowisko wyścigowe fantastycznego kierowcę. Jak wspomina kierowca wyścigowy Tomasz Szczęsny,
Trudno mówić o koledze, którego już nie ma wśród nas. Krzysiek był wizjonerem i kochał wyścigi samochodowe. To właśnie on zmienił oblicze wyścigów formułami. Sprowadził wiele takich aut z zachodu i pokazał nam, jak wyglądają prawdziwe wyścigi. Był koleżeński i uczynny. Nigdy nie słyszałem od niego słowa nie lub nie da się. To on pierwszy miał profesjonalny team z mechanikami Józiem i Kazikiem. Wszyscy patrzyli z zazdrością. Kochał rodzinę i swoją córeczkę, dla której zawsze miał czas. Przyjaźniłem się z Krzyśkiem, bo mieliśmy wspólne spojrzenie na życie i podobną sytuację rodzinną, czyli małe dziecko w podobnym wieku, partnerkę życiową, nie żonę. W latach 90. Krzysiek był bezwzględnie najszybszym zawodnikiem w formułach. Próbował wyławiać młode wyścigowe talenty i kierować je do Formuły 1, tak jak to miało miejsce z Wierczukiem. Niestety przedwczesna śmierć zniweczyła te plany na zawsze. Krzysiek na torze był perfekcyjny w tym, co robił, i tu już nie było sentymentów. Wygrywał wszystko, co tylko się dało. Dlatego po śmierci Krzysia zawsze zostawialiśmy pierwsze pole startowe, wolne z szacunku do jego wyników. Dzisiaj już nie ma takich ludzi i wyścigów. Kiedyś byliśmy jedną wielką rodziną, gotową sobie wzajemnie pomagać. Krzysztof Woźniak był założycielem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Rozwoju Sportów Motorowych Grand Prix, mającą na celu promocję młodych kierowców wyścigowych. Nigdy nie wstydził się swojego pochodzenia ani czasu spędzonego za oceanem. Fundacja Krzysztofa Woźniaka wspierała między innymi Jarosława Wierczuka, który zdobył tytuł mistrza Europy Strefy Centralnej Formuły 3. Postać Krzysztofa Woźniaka jest niestety zapomniana. Córka Krzysztofa, Dominika, odsłoniła pamiątkową tablicę na torze Kielce upamiętniającą tragiczny wyścig z 14 czerwca. Tablica ta została ufundowana przez kierowcę wyścigowego Piotra Bednarka oraz dziennikarza Igora Kurkowskiego. Jak Krzysztofa wspomina kierowca wyścigowy Jarosław Wierczuk? Krzysztof był prekursorem, osobą absolutnie przekonaną o celowości swoich działań i uznającą te działania za ze wszech miar realne, a plan wręcz konieczny do wdrożenia. Jego niebywała charyzma łączyła, a nie dzieliła, przyciągała, a nie podcinała skrzydła. Efektem był robiący wrażenie zestaw kontaktów w branży, w dużej mierze poza Polską. Pisze o tym nie w kontekście materialnym, interesownym, ale właśnie po to, aby wykazać niezwykły moim zdaniem zestaw cech Krzysztofa. Był z pewnością o wiele lepszym ambasadorem Polski w świecie niż wielu profesjonalnych dyplomatów. Niezmiennie dało się odczuć narodowy, patriotyczny aspekt jego działań, o czym mówi choćby same motto fundacji i programu wejścia polskiego kierowcy do F1. Ale bez cienia nacjonalizmu, szowinizmu i ksenofobii. To było coś tak naturalnego, jak chęć przekazywania wiedzy, doświadczenia i realnych umiejętności. Kwestia zaangażowania w podnoszenie Twoich umiejętności jeździeckich, traktowanie na serio, po partnersku Twoich uwag, autentyczności, radości, nie tylko w przypadku sukcesów, ale tak niepozornych wydarzeń jak pojedynczy, wyjątkowo dobry czas okrążenia dla 18-letniego zawodnika, wkraczającego dopiero w ten świat, nieoceniona pomoc i stały zastrzyk motywacji. Dość powiedzieć, że w tym procesie zdobywania umiejętności nie było z jego strony żadnego elementu wywyższania się, a cel, okraszony niezwykłą determinacją, był jeden. Podniesienie Twoich umiejętności to rzadkość, wyjątkowa rzadkość. Do tego stopnia, że mogę przyznać, iż nigdy wcześniej i nigdy później nie spotkałem na swojej sportowej drodze podobnej persony. Mogę przyznać również i to, że wówczas niestety nie doceniam, a pewnie nawet nie byłem świadomy tych cech Krzysztofa, o których mówię powyżej. Proszę dać wiarę, że na testach F1 z 40 Cars Krzysztof mówi do mnie w ten sposób: no ale na zakręcie X samochód już trochę pracował tyłem.
A to nie było szczytane z żadnej telemetrii. Po prostu Krzysztof był w to tak zaangażowany, jakby sam siedział w tym bolidzie Forti. Będąc 100 metrów od danego zakrętu, czuł metr po metrze, co się dzieje z samochodem. Wyścigowa telepatia par excellence. Miernikiem tego, jak bardzo Krzysztof wyprzedzał swój czas, niech będzie fakt, że niestety od tamtego okresu niewiele się dostępności F1 dla polskich kierowców zmieniło. Oczywiście straty Roberta to przełom, ale w sensie wypracowania, ułatwienia drogi dla innych, takiego przełomu kariera Kubicy nie przyniosła. Jeżeli chodzi o pamięć o Krzysztofie, w przestrzeni publicznej być może jest osobą zapomnianą, jednak mogę zagwarantować, że osoby, które blisko z nim współpracowały, potwierdzą, iż pamięć o Krzysztofie jest wyjątkowo żywa i trudno wyobrazić sobie coś, co miałoby ją zatrzeć. Jeśli chodzi o temat fundacji, sam próbowałem przez kilka lat działać właśnie w formie fundacji na rynku. Nazwijmy to sportowo-menedżerskim i chyba dopiero na tym etapie byłem w stanie docenić, ile determinacji musiał mieć Krzysztof, aby w ogóle podjąć się takiego zadania. A przecież mówimy jednak o zupełnie innych latach. Mieszanka niechęci, niedowierzania, lekceważenia oraz wręcz otwartej arogancji tworzyła ścianę naprawdę trudną do przebicia, a przede wszystkim w dłuższej perspektywie czasowej zniechęcała. Motocyklowy mistrz Polski Artur Wajda tak wspomina Krzysztofa. Krzysztofa Woźniaka poznałem w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku. Nasza znajomość nawiązała się za pośrednictwem Marka Oblacińskiego, ówczesnego dziennikarza działu sportowego Telewizji Polskiej. Marek był takim dobrym duchem opiekuńczym spraw beznadziejnych, czyli promocji sportu motorowego w mediach publicznych w owym czasie. Szukałem wyjścia z sytuacji totalnego braku zainteresowania Polskiego Związku Motorowego takimi odszczepieńcami jak ja, którzy ciągle coś chcieli od tego związku. Pewnego wieczoru zadzwonił do mnie wspomniany wyżej Marek Oblaciński i poinformował, że dobrze by było, abym spotkał się z kierowcą wyścigowym, który akurat powrócił ze Stanów Zjednoczonych. To, że Krzysztof Woźniak uprawiał dyscyplinę na czterech kołach, nie przeszkadzało mi zupełnie, bo w spotkaniu upatrywałem pozyskanie informacji, jak do tego doszło, że ścigał się z powodzeniem za granicą naszego kraju. Ci z młodszych czytelników tego wspomnienia nie są w stanie wyobrazić sobie, co to byłoby wtedy uzyskać zgodę na wyjazd z naszego kraju, raju. Spotkanie wywarło na mnie duże wrażenie. On światowy, za życia legenda w środowisku, chce poświęcić czas jakiemuś chłopakowi, który naładowany jest ambicjami przenoszenia gór, jak zajdzie potrzeba. Nie zapomnę jego serdeczności i podejścia, z jakim wysłuchał mojej historii i zechciał się zrewanżować swoją. Spotykaliśmy się później w wielu sytuacjach, ale częściej były to spotkania, nazwijmy to, w pracy niż na oficjalnych bankietach. Krzysztof był zawodnikiem, ale i jednocześnie swoim menedżerem. Pomimo znacznych osiągnięć, sam odbywał tę mrówczą pracę poszukiwania sponsorów, aby sfinansować uprawianie swojej ukochanej dyscypliny. Mijaliśmy się często w sekretariatach firm, które miały potencjał, aby zainwestować swoje środki, ale trzeba było je do tego przekonać. Nigdy nie traktował mnie jak rywala i nigdy nie słyszałem, że chcąc uzyskać coś dla siebie, dezawuowałby któregokolwiek innego zawodnika. Pewnego dnia otrzymałem kolejny telefon w sprawie Krzysztofa, tym razem niestety związany z jego nieszczęśliwym wypadkiem podczas zawodów na torze Kielce w Miedzianej Górze. Dzwonił do mnie Władysław Paszkowski, przewodniczący pocztu sztandarowego Automobil Klubu Polski i zapytał, czy będę miał czas udać się do Bydgoszczy na pogrzeb Krzysztofa, reprezentując tym samym klub. Dłuższą chwilę milczałem. Władek wiedział, że nie odmówię, ale dał mi czas na oswojenie się z tą wiadomością. Śmierć Krzysztofa Woźniaka była zdecydowanie przedwczesna. Nie będzie to banał, jak napiszę, iż była to niebywała strata dla środowiska, które mogło czerpać garściami z doświadczeń tego utalentowanego zawodnika. A niestety odnoszę wrażenie, że to środowisko nie doceniło dokonań pasjonata i wizjonera tego minionego okresu.
Wiadomo, że wypadków nikt nie planuje i jest on zawsze zaskoczeniem. I takim bolesnym zaskoczeniem ten wypadek był dla mnie. Refleksyjnie ujmując ostatnie zdanie tego wspomnienia o Krzysztofie Woźniaku, udział w ceremonii jego pożegnania był dla mnie zaszczytem. Tak wspominam tę podniosłą chwilę. Jak wspomina Grzegorz Chyła na łamach magazynu Automoto i Sport nr 8 z 1996 roku, Krzysztof Chris Woźniak należał do ludzi, którzy wyznaczali sobie niemożliwe do wykonania plany i z żelazną konsekwencją je realizowali. Po powrocie do Polski, po długim pobycie w USA, startował w kartingu. W roku 1991 wynajął od Litwinów braci Jonuszisów samochód formuły Mondial i od razu zdobył tytuł drugiego wicemistrza Polski. Wynik ten powtórzył dwa lata później. Zmęczony zawodnością sprzętu o radzieckim rodowodzie, zaczął planować założenie w Polsce pierwszego z prawdziwego zdarzenia zespołu wyścigowego Formuły 3. Wkrótce powstała fundacja Grand Prix. Pojawił się pierwszy prawdziwy samochód marki Van Diemen. W roku 1994 Chris wywalczył tytuł mistrza Polski w Formule 3. Kolejne niespotykane w kraju posunięcie. Zespół zatrudnia kierowcę w roku 1995. Jarosław Wierczuk zdobywa tytuł mistrza Polski i wicemistrza Europy Środkowej. Jesienią uczestniczy w testach Formuły 1. Kolejny sezon Woźniak rozpoczyna od zwycięstwa w Poznaniu, na treningu w Kielcach do chwili wypadku uzyskiwał najlepsze czasy. Dwa tygodnie później ciężarówka Fundacji Grand Prix pojawiła się w czasie wyścigów w Poznaniu. Mechanicy zespołu pomagali startującym tam zawodnikom. Pierwsze pole startowe pozostało wolne. Na łamach tego samego magazynu redaktor Julian Obrocki pisze: wypadek miał miejsce na drodze państwowej nr 74 Łódź-Kielce, która okazjonalnie zamyka się dla ruchu i nazywa torem wyścigowym. Z powodu wielu jeżdżących tamtędy tirów, nawierzchnia drogi była bardzo zniszczona, pełna kolein i garbów. W cywilizowanych krajach nie byłoby na niej nie tylko wyścigu, ale żadnego ruchu drogowego. W miejscu zdarzenia jest jedynie minimalny łuk, a więc wypadek nastąpił na prostej drodze. Jeden z garbów podbił jadącego ponad 200 km na godzinę samochód Woźniaka, który rozbił się o zbyt blisko umieszczoną stalową barierę zwaną ochronną. W cywilizowanych krajach tory wyścigowe mają bardzo szerokie, zaorane pobocza, ograniczające skutki wypadów. W Kielcach takiej strefy nie ma. Za to tuż przy jezdni są zdezelowane bariery stalowe, które w razie kłopotów nie pozwalają uciec lub ominąć ofiarę na torze. Za barierą nie ma stref dla kibiców ani drogi ewakuacyjnej. W cywilizowanych krajach system bezpieczeństwa toru opiera się na idealnej łączności z każdym punktem trasy, co pozwala na natychmiastową pomoc po wypadku. W Kielcach tej łączności nie było nigdy. Karetka do Woźniaka ruszyła z kilkuminutowym opóźnieniem, przedłużonym jeszcze poszukiwaniem lekarza. W cywilizowanych krajach tor przed imprezą jest odbierany przez wysoko wykwalifikowaną komisję z udziałem samych kierowców. Stowarzyszenie Polskich Kierowców Sportowych ciągle ma kłopoty z rejestracją, co pozwala organizatorom oddalać ich postulaty. Zespół działaczy, który feralnego dnia dopuścił tor w Kielcach, po kilku godzinach przerażony tym, co zrobił, cofnął, ale niejednogłośnie, decyzję i przerwał imprezę. Kierowcy od lat żądają poprawy bezpieczeństwa. W kolejnym pisemnym wystąpieniu do władz PZM z dnia 29 czerwca 1996 roku domagają się udziału do odbioru tras, wprowadzenia, łączności ze wszystkimi służbami oraz podniesienia kwalifikacji sędziów i osób funkcyjnych. Zwłaszcza kwalifikacje ludzi pozostają wiele do życzenia. Polscy sędziowie nie sędziują za granicą, chociaż masowo przyznają sobie międzynarodowe stopnie. Tych międzynarodowych sędziów szkoli raz w roku Główne Kolegium Sędziów, którego członkowie nie działają w żadnych światowych władzach sportowych. FIA, a PZM
jest tam sfederowany i musi respektować wspólne przepisy, wydaje co miesiąc gruby biuletyn z przepisami wytycznymi dotyczącymi między innymi bezpieczeństwa. Nie jest on udostępniany zawodnikom, a zasłużeni działacze nie biorą go do ręki, bo jest po angielsku. Na kilkuset zawodników i kilku sędziów PZM nie prenumerował nigdy więcej niż kilka sztuk, a te nie trafiły w teren. Krzysztof Woźniak nie żyje, podobnie jak kiedyś Marian Bublewicz. Zginął nie debiutant, ale jeden z najlepszych. Miał dobry zachodni sprzęt, świetne wyniki w kraju i za granicą. Zginął, a otaczała go zbiorowa niefrasobliwość wielu ludzi. Ludzi budujących lub wykorzystujących niebezpieczne obiekty, właściwie żaden fragment toru w Kielcach nie spełnia wymogów. Ludzi decydujących o starcie imprezy na niedopuszczalnej nawierzchni przy braku łączności. Ludzi rozdających międzynarodowe stopnie sędziowskie. Zawodnicy przeciwko dziadostwu torów w Kielcach i Opolu protestowali od zawsze. Bezskutecznie. Reformy w PZM próbuje robić się skokowo. Po każdym wypadku. Trochę poprawiło się po śmierci Mariana Bublewicza, ale znowu stan jest taki, że jedna śmierć nie wystarczy. Ilu zawodników musi zginąć, żeby było normalnie? Żeby przewietrzyć grupkę zasłużonych działaczy? Przełamać bariery niemocy. Wielu zasłużyło się, by Krzysztof zginął. Nie wymieniam ich nazwisk. To uprawnienie jest zastrzeżone dla prokuratora. Jeden z działaczy powiedział mi: cała nadzieja w ekspertyzie technicznej resztek samochodu. Może coś znajdą i będzie spokój. Krzysztof Woźniak osierocił dwóch synów i córkę. Pan Józef Majrowski przekazał do naszego muzeum kask, rękawice i kominiarkę Krzysztofa Woźniaka, w której miał wypadek, a także międzynarodową licencję wyścigową. Za te wspaniałe i unikatowe przedmioty bardzo dziękujemy panu Józefowi. Pani Dominika Woźniak przekazała część pucharów do naszego muzeum, w tym trofea za tytuły mistrzowskie. Pani Dominice dziękujemy nie tylko za przekazane eksponaty, ale także za wszelkie materiały, które otrzymaliśmy. Otrzymując je bezpośrednio od córki mistrza, mają dla nas bardzo duże znaczenie. Po otwarciu wystawy stałej naszego muzeum, pierwsza ekspozycja związana z wyścigami będzie poświęcona Krzysztofowi Woźniakowi, a także jego fundacji i działaniom na rzecz sportu samochodowego w Polsce. Chciałbym podziękować osobom, bez których ten film by nie powstał. Pani Dominice Woźniak i Annie Skierskiej, panu Grzegorzowi Chyle, Jarosławowi Wierczukowi, Tomaszowi Szczęsnemu i Piotrowi Bednarkowi. Zapraszam na naszą stronę na Facebooku facebook.com/muzeumtablic oraz na stronę internetową, gdzie dodajemy nasze eksponaty. Ja jestem aktualnym mistrzem Polski w Formule 1600. Aktualnie jeździmy w Formule 2000 samochodami Formuły 3. Tak jak to się odbywało w zeszłym roku. Przepisy w zeszłym roku dopuszczały nam samochody do 1600 pojemności, w tym roku do 2 litrów. I stąd się pojawiły w Polsce już profesjonalne samochody Formuły 3, jak tutaj widzimy obok Dallara. Jest to samochód z roku 1994. Samochód, którym się poruszał Rangoni, aktualnie prowadzący we włoskiej serii kierowca. Samochód ukończył na pozycji trzeciej w zeszłym roku. No i w tym roku Jarek Wierczuk, nasz młody kierowca, który jeździ w moim teamie, prowadzi w serii Mistrzostw Polski w Formule 2000 i oczywiście w Mistrzostwach Europy Centralnej. Znajdujemy się aktualnie na torze w Hungaroring, żeby dodać Jarkowi ducha i trenując razem z nim, ja również biorę udział w wyścigach. I tam przedstawię Państwu samochód, który był zbudowany w Anglii. Jest to Van Diemen z roku 92. A jak widzimy, jest tutaj silnik właśnie Mugen, oparty na silniku czterocylindrowym Hondy. Silnik, który osiąga moc w granicach 180 koni mechanicznych. Jest to spowodowane
tym właśnie ograniczeniem, które zostało założone celowo, żeby ci młodzi kierowcy, którzy uczą się właściwie brną w kierunku Formuły 1, żeby już za wcześnie zbyt szybko nie jeździli i motor jest zdławiony. Oryginalna jego siła mogłaby być w granicach 300 koni mechanicznych, natomiast przez zwężkę 24 mm na przodzie tego airboxu powoduje, że silnik jest ograniczony do 180 koni.